Już 10.30, ależ ten czas dzisiaj szybko leci. Niedzielne przedpołudnie, pytanie na śniadanie. Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski. Kłaniamy się Państwu, ale od razu już z tym pięknym czerwonym dywanem, na którym Aleksandra Grysz. Dzień dobry ponownie. No, miał to być piękny, słoneczny poranek i piękny dzień. I był, dopóki wszyscy nie dowiedzieliśmy się na planie o wiadomości, która absolutnie nami wstrząsnęła. Związek Artystów Scen Polskich poinformował o śmierci wyjątkowego artysty. W wieku 74 lat zmarł Andrzej Precix. Zaledwie 4 dni temu świętował swoje właśnie 74 urodziny. Serialowy tata naszej Kasi. Znany, kochany przez widzów serialu M jak Miłość, ale nie tylko, bo przecież to także Julian Debtuła z Klanu, absolutnie potężny dorobek artystyczny. Kolejny wielki artysta, którego tracimy. My widzowie, my fani, miłośnicy tej prawdziwej sztuki, aktor teatralny, filmowy, serialowy, reżyser dubbingu. Związek Artystów Scen Polskich przekazał informację, że z przykrością informują o jego odejściu. Od lat był związany z Teatrem Polskiego Radia, był byłym członkiem Zarządu Głównego ZAS oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Żegnaj przyjacielu, tak napisali. Ogromna strata dla nas wszystkich. W zasadzie słów brakuje, żeby opisać tę stratę. Ogromne kondolencje dla całej rodziny, dla żony, córek, wnucząt, bo wiemy, że był szczęśliwym i dumnym tatą i dziadkiem i była to jego ogromna radość, że mógł pełnić tę najważniejszą rolę w swoim życiu. Ta niedziela. Bardzo. Ja chciałabym od siebie tylko dodać, że to był niesamowicie ciepły człowiek. Bardzo rodzinny, tak jak powiedziałaś. Mój przyjaciel. Człowiek, którego poznałam 23 lata temu. Jest bardzo przykro. Wyrazy współczucia dla rodziny. Andrzeju, tatusiu, żegnaj. Jest nam niesamowicie przykro i trudno w tej sytuacji przejść do codzienności. Trudno nawet powiedzieć, że życie toczy się dalej. Trudno to powiedzieć. Takie informacje, tak bolesne, ale to życie rzeczywiście toczy się dalej. Tak jest. Musimy przejść do codzienności, musimy dać Państwu trochę pocieszenia, radości, takiego przytulenia. Nic tak nie koi jak muzyka, jak piękna muzyka i dlatego chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do tego, aby spędzić ten wieczór razem w otoczeniu pięknej muzyki światowej, europejskiej. Wyjątkowy koncert Serce Europy w Królewskim Mieście w Sandomierzu, który odbędzie się dziś. Państwo będą mogli być razem z nami o godzinie 20 w telewizyjnej dwójce w TVP Bolonia. Tak jest, od wczesnych godzin poranku. Tak jest. Ja chciałabym Państwu przedstawić sylwetki uczestników, którzy pojawią się na dzisiejszej scenie. Helena Wądraczkowa to jedna z uczestników dziewięciorga, bo to dziewięcioro uczestników weźmie udział w plebiscycie na przebój lata. Będziemy wybierać ten utwór, prezentacja nie bez powodu, tak. Tak jest. Helena Wądraczkowa, królowa czeskiej piosenki, którą Państwo też w ostatnich tygodniach kojarzą jako królową naszych polskich biesiad, bo przecież zakrólowała na naszej scenie i rzeczywiście będzie jednym z uczestników, w zasadzie pierwszym, który pojawi się na scenie. Utwór Malowany dzbanku, który Państwo teraz słyszą, był razem z samą Heleną Wądraczkową gwiazdą pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Interwizji w Sopocie i kto wie, być może i dzisiaj zawładnie Państwa sercami i w trakcie głosowania SMS wybiorą Państwo ten utwór na przebój lata, ale to nie jest oczywiście jedyny uczestnik. Ale mocny kandydat. Bardzo mocny kandydat. Również, tak. Kandydatka, której zazdrościmy mocno naszym czeskim sąsiadom. Aliona Mon z Mołdawii, która 11 lat temu
wygrała eliminacje eurowizyjne ze swoim utworem A Million. Aliona Moon tak naprawdę wtedy zyskała 11 miejsce, miała 71 punktów na koncie. Wzięła także udział w rumuńskiej wersji formatu The Voice, to ciekawostka, i dotarła do finału programu. A dzisiaj zaprezentuję utwór, który Państwo doskonale znają, cover grupy Ozone, Dragostadintej. To chyba taki utwór, którego znaczenia nikt nie zna, a tekst jednak zna każdy w Polsce. Na pewno wpadał w ucho. Nadal wpada, tak. Wpada mocno w ucho. Wyszukałam gdzieś tam w internecie Dragostadintej, to po polsku miłość pod lipą, więc tej w końcu miłości wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi, chociaż tak w bardzo dużym ogóle. Navi Band to reprezentacja Białorusi, zespół indie popowy, który reprezentował Białoruś także podczas konkursu Eurowizji. Czyli mocno różnorodnie będzie. Bardzo różnorodne. Ciekawostka, oni są także parą nie tylko na scenie, także w życiu prywatnym. No i oni udowadniają, że muzyka jest rzeczywiście także nieocenionym wsparciem w drodze do wolności. Słowacja, reprezentacja Słowacji to Hrdza. No kraj jeden z ulubionych dla Polaków, jeśli chodzi o wybór na narty, na ferie zimowe. I tutaj rzeczywiście także był to reprezentant na Eurowizję. Chcieli, to znaczy brali udział w preselekcji. Niestety przez to, że utwór za szybko został opublikowany, niestety nie mogli dalej brać udziału w tych preselekcjach. A szkoda, klimaty góralskie, myślę, że Państwu przypadną do gustu. Kati Wolf, Węgry. No jeśli powiem hasło gulasz i Polak, Węgier, dwa bratanki, no to myślę, że będziemy mogli Państwa serca zdobyć. O tutaj akurat Lajma Wajpule. Rozmawiałam z naszym fotografem na planie, którego rodzina ma wschodnie korzenie i jest to absolutna gwiazda. Na wschodzie swoją karierę rozpoczęła w wieku 12 lat. Reprezentacja Polski to Dominik Dudek z utworem Idę. Państwo go doskonale znają, zwycięzca The Voice i uczestnik preselekcji. Z preselekcji znani i lubiani, Eurowizji. Można by powiedzieć. Tak jest. To 7 z 9, jeszcze Monika Linkite, Litwa, reprezentacja Litwy. Najlepsza wokalistka wśród dyplomowanych prawniczek i najlepsza prawniczka wśród wokalistek, można powiedzieć. Państwo znają ją doskonale z konkursu Eurowizji, ponieważ brała tam udział i 11 miejsce zajęła. Alika to reprezentacja Estonii z utworem Must Lint, to też będzie cover. Swoją sławę zawdzięcza mocnej determinacji, bo od najmłodszych lat brała udział w konkursach, w różnych plebiscytach, więc myślę, że dzisiaj będzie świetnie przygotowana do tego, aby zdobyć Państwa serca. Nie ma wątpliwości. Podczas konkursu Eurowizji śpiewała piosenkę Bridges Alika. Ciekawostka, oprócz tego, że wokalistka, to także utalentowana breakdancerka, raperka i bokserka. Dziewczyna wielu talentów. Tak jest, także zapraszamy dzisiaj o godzinie 20 do telewizyjnej dwójki. Serce Europy, a po godzinie 22 dla fanów Roztańczonej Polski i Roztańczona Polska także Sandomierza, więc dzisiaj Miasto Królewskie, naprawdę tam będzie muzyka absolutnie królowała. Zachęcamy Państwa do tej zabawy takiej światowej, bo będzie to muzyka w ojczystych językach. Naprawdę wyjątkowe muzyczne doświadczenie. Serce Europy, godzina 20. Zapraszam, Aleksandra Grysza. Olu, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.